Cześć, witajcie. Z tej strony Kasia i Łukasz Podróżowanie, podróżowani przez V. Jak widzieliście na poprzednim ujęciu przyjechaliśmy do Suchej Beskidzkiej, wróciliśmy do miejsca, w którym się wszystko zaczęło. Czy przygoda z vanlife'em naszym się zaczęła. Właśnie zakończył się nasz objazd po Polsce, objazd podczas którego Spotykaliśmy się z Wami. Chcemy Wam na początku bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy znaleźli do nas chwilę czasu i przyszli na te spotkania, za Wasze rozmowy, uśmiechy, uściski dłoni. No, wszystko, co was, od Was otrzymaliśmy, bardzo ser... Prezenty. Tak, prezenty. prezenty też. Bardzo serdecznie za to wszystko dziękujemy. Jesteśmy naładowani taką no, pozytywną energią i szczęśliwi, bo dzięki Wam po raz kolejny poczuliśmy, że no to, co robimy ma sens i no jest to dla nas taka fajna też klamra spinająca naszą czteroletnią podróż, bo no bo tak, no właśnie ten Mogliśmy objazd się, zakończył tak. naszą podróż po Europie. No. Odwiedziliśmy wszystkie kraje, które mieliśmy zaplanowane, także jakiś rozdział właśnie się zamknął. Dokładnie. No to jest na tych spotkaniach mogliśmy usłyszeć od wielu osób, które siedziły nasze vlogi od samego początku. Różne perypetie, różne rzeczy zmotywowaliśmy, jak się okazało wiele osób do tego, żeby rozpoczęli van albo rozpoczęli podróżowanie bo spełnienie marzeń, więc dla nas to był niesamowity taki feedback i spotkanie się no, z osobami, które nas chcą oglądać, oglądają, wspierają e, i które no, nie mogą się doczekać kolejnego odcinka. E, I bardzo dużo osób to niedzielną kawkę z nami pije. Także bardzo dziękujemy wszystkim za obecność na tych dziesięciu spotkaniach. Ja tak obliczyłem, że około 1500 do 2000 ludzi przewinęło się przez naszego Vana przez ten cały czas, ponieważ zawsze po spotkaniu była możliwość wejścia do Vana, zobaczenia ile, jak to, sumie, jak my żyjemy po zakosztowanie takiego Vana chociaż na chwilkę. No i obliczyłem, że mniej więcej 1500 do 2000 ludzi było na naszych spotkaniach, więc tyle osób przeszło przez Vana. Jestem bardzo z tego powodu szczęśliwy, ja bo rysuje. większość osób była zadowolona, w sensie większość osób mówiła, wszyscy mówili, że mi się bardzo podoba ten van. I kolory, i wnętrze, tylko, że jest mniejsze niż na wideo. A my jesteśmy chudsi. Tak, o to <laughs> prawda. Jesteśmy chudsi, Do parę <laughs> osób powiedziało ostatnio. Tak, zakończając ten etap, nie możemy teraz nie powiedzieć ze dwa słowa na temat tego, co będzie. W najbliższym czasie robimy sobie urlop, wakacje. Ja no. wyjeżdżam do Bułgarii wylatuje dosłownie za dwie godziny a Łukasz jeszcze nie wiadomo co będzie robił, na pewno znajdzie chwilę żeby no, remontować LTK, także no te to, to słowo wakacje to nie do końca brzmi odpowiednio, ponieważ ja nie będę miał wakacji ja będę pracował, będę przerabiał busa na tego pierwszego naszego LTK całą tą zabudowę w środku i jeszcze czekam na lakiernika żeby go pomalować, także tam będzie dosyć duży remont ale od razu mówię, że nie będzie relacji na bieżąco z tego no więc to nazywam wakacjami a. Wagacje no od vlogów od i od kamery będą, dokładnie, i e, będę nagrywał ten remont, natomiast nie będzie go na bieżąco wrzucony, będzie po prostu w przyszłości wrzucony, bo chciałbym po prostu zrobić to szybko. A zdecydując się na filmowanie, niestety na to schodzi strasznie dużo czasu okropnie dużo czasu i. No już tak powiem, nie mam tego czasu teraz, bo już jest końcówka lata, więc chciałbym po prostu jak najszybciej zrobić tego kamperka, żeby był gotowy. Najpóźniej no będzie czas na edycję filmów i robienie tego wszystkiego, więc nie spodziewajcie się w sierpniu vlogów z budowy, ani vlogów z podróży. Tak, bo ja kamery w ogóle nie no. biorę, jadę w takie miejsce, gdzie raczej nagrywać nie można. E, może kiedyś wam o tym opowiem, zobaczymy. E, w każdym razie hmm, co będzie dalej, zobaczymy. We wrześniu myślę, że się spotkamy z powrotem z Łukaszem w Polsce. Może pod koniec sierpnia. No ja myślę. E, że wrócisz stamtąd. Tak. I co będzie dalej, zobaczymy. Będziemy też was o tym wszystkim informować, bo mamy w głowie już od dawna ja od roku czasu mam w głowie pewien projekt, no. który zaczęłam poniekąd realizować. No ale niestety, kręcenie vlogów, edycja filmów, przygotowanie tego wszystkiego pochłania sporo czasu. Więc nie do końca mogę poświęcić uwagę temu nowemu projektowi, więc mam nadzieję, że jeszcze we wrześniu znajdę chwilę na ten projekt. Także jeśli nie będzie vlogów, to pojawi się coś innego. No ale zobaczymy. Będziemy was o tym informować. Z tego miejsca ym, od razu też zapraszam was na Instagrama. Tam mm -hmm. będziecie wszystko mogli się dowiadywać, myślę, że na bieżąco. nie? Tak, Będziesz tak, tak. Bieżąco. Zapraszam wszystkich na Instagrama. Instagram podróżowanie e, i tam będą relacje z remontu i z jakichś moich drobnych wyjazdów, bo ja tego kampera zostawiam sobie. Nadal w nim będę mieszkał i podróżował. Przynajmniej to brico. E, więc e, zachęcam was, żebyście śledzili tą moją przebudowę na Instagramie. E, a na YouTubie będą wantury na razie mamy nakręconych jeszcze te dwa odcinki. E, może w międzyczasie się jeszcze pojawi, więc jeżeli ktoś jest tu w Małopolsce i chciałby, żebym nagrał mu wantura, to proszę się do mną skontaktować. Kontakt na no podróżowanie i wtedy możemy się umówić, ja podjadę. E, więc e, wydaje mi się, że sierpień to będzie taki wanturowy. No i tak jak mówiłam, co dalej zobaczymy. Le. Będziemy Was o tym informować. Wiem, że pewnie kilku albo. Więcej osób, zrobi się przykro, bo wiele osób mówiło nam o tym, że no, towarzyszymy Wam każdą niedzielę i że to jest dla Was już taka tradycja. No jest nam przykro, że musimy troszeczkę tak to zawiesić, ale no, zamrażamy, zamrażamy, siebie. Zamrażamy, zamrażamy siebie i wrócimy. Zamrażamy nasz kanał na jakiś czas. E, no bo no, tak się poskładało. To jest trochę tak jak ja idę, ja powiedzmy, że idę trochę tak jakby na kamino taką wyprawę. Może nie na kamino, no ale mm, no, po prostu nie dam rady nagrywać, nie dam rady wrzucać, będę odcięta od świata. Więc musicie to zrozumieć i, i, być cierpliwi. Od czterech lat nagrywamy non-stop, bo żyjemy z kamerą od czterech lat i teraz przyszedł taki okres, kiedy po prostu trzeba odpocząć, odłożyć kamerę na bok, ale my to my jest dobre. Zrealizować inne rzeczy. Dokładnie, odpoczniemy, my zatęsknimy za kamerą i za wami, wy zatęsknijcie za nami i się wszyscy spotkamy we wrześniu i będziemy sobie opowiadać, może zrobimy od razu jakiegoś live'a. A z ciekawostek to, yy, będziemy jeszcze w na jesieni na targach karawaningowych w Poznaniu, karawan salon oraz pierwszy raz będziemy na targach karawaningowych w Warszawie, w nadarzynie. Więc jeżeli ktoś z Was się wybiera, czy do Poznania, czy do nadarzyna, no to zapraszamy serdecznie. E, już teraz. Natomiast no to to się wydarzy na jesieni, także jeszcze macie czas na, na kupowanie biletów, aczkolwiek wiem, że niektóre te bilety są tańsze, jeżeli ktoś kupi z wyprzedzeniem. Także informujemy, że będziemy. Jeszcze w sprawie naszych spotkań to dwa miasta bardzo na, 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 nalegały, żebyśmy się pojawili, mianowicie Wrocław i Lublin, więc jeśli się uda, a prawdopodobnie się to uda, znajdziemy czas, tylko jeszcze nie wiemy, czy to będzie wrzesień, czy październik, ale jeszcze w tych dwóch miastach planujemy się zjawić, także no, poczekajcie, ale na wrzesień, i... wrzesień, październik. Jeżeli ktoś właśnie prowadzi dom kultury albo bibliotekę i chciałby nas zaprosić do siebie, to też jest taka możliwość, wysyłajcie dom nas na kontakt, podróżowanie wiadomości. No i wtedy, jeżeli to będzie gdzieś na możliwe, blisko Lublina, czy tam Wrocławia, czy nawet Suchej, to we wrześniu, październiku podjedziemy, bo do września, października w Polsce będziemy. No a potem, jak już wyremontujemy ten samochód, tego LTK, to wtedy, no, jak się robota skończy, to pojedziemy na podróż, zabierzemy Was razem na sam, na podróż. A gdzie pojedziemy w tym roku na zimę, to, to Wam powiemy we wrześniu. Także czekajcie cierpliwie, na informacje. Zapraszam Was na Instagrama, na Facebooka. Ale głównie na Instagrama. Dobra, ja się z Wami żegnam. Łukasz jeszcze zostaje, to jeszcze nie koniec vloga. Ale ja się żegnam, lecę po plecach i ruszamy na lotnisko. Jedziemy. Bajo! Stresuję się trochę. Dawno nigdzie nie leciałam sama, więc jest lekki stres. No, i poleciała nasza Kasia, poleciała do Bułgarii. Już jest na miejscu, już jedzie w tamto miejsce festiwalowe. Ja jestem w Suchej i jest słonecznie, było bardzo słonecznie dzisiaj, teraz już troszeczkę zachmurzone, ale jestem. Jak widzicie, jest za mną Eltek i on nie jest pomalowany. On tylko został odebrany od Harza, on już miał być miesiąc temu pomalowany, ale teraz jest sezon urlopowy. Jeden lakiernik pojechał, drugi pojechał, trzeci. Jakieś jakieś dziwne cuda się tutaj dzieją z tym, ale mam terminę za dwa tygodnie i ten samochód pojedzie do malowania. Ja nie będę czekał dwa tygodnie z robotą, tylko po prostu dzisiaj przenoszę narzędzia i jutro zaczynam już z robotą w środku. E, będę po prostu robił całą nową zabudowę. E, a, zanim Wam pokażę po prostu środek, to pokażę Wam mniej więcej, jakie rzeczy zostały wymienione. E, bo progi, głównie skupiliśmy się na progach, bo progi były takie fest przegnite. Tu była dziura, e, tu była duża dziura, już nie ma, jest ładnie zaklejone. To będzie zagipsowane. <noise> e, tutaj mamy co? Tutaj było, e, tu było jakieś wniecenie, Tu było wgniecenie, więc zostało to fajnie wyrównane. Jak będzie pomalowane, to tego w ogóle nie będzie widać. Tu na górze były dziury nie, po markizie, bo markiza będzie m, inaczej zamontowana, niż była wcześniej, bo była krzywo. To było wszystko przegnite. Co tutaj cały, m, cały dół był... E, no po prostu chropowaty, a teraz jest prościutki, ładny, bo oni tutaj po prostu wstawili kawał nowej blachy albo zagipsowali, nie wiem. No tutaj zobaczcie, tutaj mamy elementy, które zostały wycięte i jak widać próg od dołu wyglądał w ten sposób. Cały zgnity, tutaj też jakieś kawałki progu, kilka różnych warstw lakieru na tym, to zgnite. To przecięte tutaj też podgnite trochę. No, jest tutaj tej rdzy. No ale na szczęście to już mamy za sobą. To mamy wycięte. No i co? No i tak wygląda teraz nasz Eltek. Nie będziemy tutaj dużo zmieniać. Cała izolacja zostaje tak jak została. Tylko tamte miejsca uzupełnię, bo tu jest dużo pustego miejsca i tu jest taki steropian. Ja ten steropian wywalę i dam normalnie e, i ten strodur. No i tyle. Pomalutku będę sobie tutaj dłubał. No i tyle wam na tym. chwilę pokażę i powiem, bo wszystko jeszcze jest dużo roboty przede mną. Troszeczkę jestem. Załamany tym, że po raz kolejny kolejne lato będę spędzał w garażu i kolejny raz będę budował kampera i kolejny raz będę mówił, że to już ostatni raz, ale już wiem, że to nie będzie ostatni raz, bo jeszcze w przyszłości chcemy sobie zrobić takiego małego jednego kamperka. No, ale ogrom prac przede mną. Dobra, moi drodzy, ee, dziękuję Wam bardzo za to, że oglądaliście dzisiejszy odcinek. Tak jak Kasia powiedziała wcześniej, wracamy za kilka tygodni. Jeżeli chcecie śledzić naszą y, przemianę, znaczy przemianę tego busa y, na innego, no to możecie wejść na Instagrama i na Instagramie będę co jakiś czas, w zasadzie to regularnie będę wrzucał tam y, różne y, storiesy i postaram się ze zdjęciami. Nie obiecuję, że ładne będę pisał opisy, takie jak Kasia pisze, ponieważ nie, ja nie mam talentu na to. Teraz a dwa, nie mam też za bardzo czasu ani weny na pisanie. Chcę to jak najszybciej zbudować i ruszyć dalej. Zastanawiam się, jak długo mi to pójdzie, bo ja mam, ja zakładam sobie miesiąc, a ciekawy jestem, ile wy mi dajecie i jak przewidujecie, jak długo zajmie mi przebudowa tego kampera. Możecie napisać na dole w komentarzu. Jak ktoś wyceluje i okaże się, że napisał dobrze, to dostanie do mnie książkę. Książka droga albo poradnik, bo wielkiego wozu już nie ma. Dobra, trzymajcie się miłej niedzieli i udanego tygodnia i do zobaczenia za parę tygodni.